Dzień dobry Państwu, Jacek Bartosiak, Strategy and Future, późny wieczór, początek maja, 8 maja 2024 roku. Jestem cały dzień po podpisywaniu mojej najnowszej książki, którą tutaj widać, Zapiski w przededniu wojny, czyli Dzieci morza wzywają swoją matkę, tytuł bardzo geopolityczny, trochę enigmatyczny, a chciałem dzisiaj troszkę więcej powiedzieć o tej książce. Tutaj poprawiam tylko kamerkę. Można oczywiście już ją nabyć, zachęcam. Skorzystam też z okazji, żeby zaprosić na spotkanie ze mną, premierowe spotkanie o książce najnowszej 20 maja o godzinie 18 w warszawskiej Kinotece. Trzeba się zarejestrować. I następnego dnia w Krakowie, też godzina 18, Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Serdecznie zapraszam, porozmawiamy sobie o tej książce. Książka dosyć, nie ukrywam, ładnie wydana przez wydawnictwo literackie, około 500, ponad 500 stron. Na nią składają się moje felietony z lat 2020-2024, które były za paywallem Strategy and Future. Kilkadziesiąt tych felietonów, więc spory wybór. Redaktorzy mówili, że można nawet zachęcać Państwa do tego, że ludzie sobie mogą wybierać tematykę, patrzeć sobie na daty, bo są to opatrzone datami. Gdy były pisane, można zobaczyć, czy się sprawdziły rzeczy, które opisywałem. Można zobaczyć, czy jestem rzeczywiście podżegaczem wojennym, czy jednak starałem się zapobiec jakimś wydarzeniom, które sprowadzałyby niebezpieczeństwo na państwo polskie. Wszystko można otwarcie zweryfikować samemu czy samej, do czego gorąco zachęcam i absolutnie nie boję się o wynik. Wszystko jest pisane, te felietony, z punktu widzenia interesów państwa polskiego, Rzeczpospolitej, naszych interesów. Tak jak wiecie, w Strategy and Future, w naszym otwierającym tekście zapowiedzieliśmy, że to jest główne nasze motto. W książce też znajdują się wywiady z wybitnymi strategami, z polskim profesorem, sławnym Andrzejem Nowakiem. Bardzo szeroka rozmowa na temat polskiej strategii, kultury strategicznej. Jest rozmowa z Peterem Cajanem o nadchodzącym czasie chaosu i globalizacji. To jest sprzed kilku lat znany geopolityk amerykański, izolacjonista, który mówi, że Amerykanie spokojnie mają dać radę, więc to jest trochę kontrowersyjne. Jest rozmowa ze szwajcarsko-niemieckim strategiem Heiko Borschertem na temat innowacji w wojsku. To w czasie pisania Arminowego wzoru, gdy staraliśmy się przekonać społeczeństwo i decydentów, że innowacja nie polega tylko na kupowaniu sprzętu. Jest rozmowa z moja i Alberta Świcińskiego z Louis Vincentem Gaffem o makroekonomii, geopolityce i konflikcie chińsko-amerykańskim i przyszłości systemu dolarowego. Jest rozmowa z Elbridgem Kolbim o fiasku prymatu USA. Elbridge Kolbi, strateg amerykański odpowiedzialny za strategię narodową bezpieczeństwa w Pentagonie za czasów Trumpa, ponoć szykowany na sekretarza obrony, gdyby Trump został prezydentem na jesieni tego roku. Rozmowa również jest z byłym szefem wywiadu floty Pacyfiku, Jamesem Kinofanelem, moim przyjacielem, o możliwej wojnie chińsko-amerykańskiej, która może już być niebawem. Rozmowa z Julianem Lindleyem Frenchem o wojnie w Europie, sojusznikach i o polskiej broni jądrowej. To jest tekst ostatni. Teraz co do wyboru tekstów z felietonów. No, podam kilka przykładów. O istocie sojuszu, o strefie zgniotu naszej w grudniu 2020 roku, o Nord Streamie, o deglobalizacji. Są też symulowane przemówienia, które pisaliśmy, wkładając te symulowane przemówienia w usta premiera, prezydenta, ministra spraw zagranicznych. Jest zarówno i o wojsku, i o makroekonomii, jest to o geopolityce. Są przewidywania zarówno przed wojną, jak i w trakcie wojny na wschodzie. Jest o tym wszystkim, o czym często mówimy. Natomiast no, siłą rzeczy za paywallem trafia do zawsze ograniczonej liczby czytelników, a uznałem, że te teksty są o tyle ważne i przekonało mnie też wydawnictwo do tego, że można sobie spokojnie przeczytać i tak naprawdę jest to interesujące, dlatego że opatrzenie ich datami dziennymi, datami z miesięcy, gdy były pisane, pokazuje pewną perspektywę takiego, powiedziałbym, no, modelu widzenia świata,
który po prostu się chyba sprawdza w Strategy and Future i każdy będzie mógł się samodzielnie przekonać o tym, jak przewidujemy przyszłość, zaglądając w przeszłość, czyli na takie notatki, jak do tego wszystkiego doszło. Pozwolę sobie może przeczytać kilka fragmentów z tej książki. Jest ona opatrzona oczywiście moim słowem od autora, czyli wstępem, co zawiera, gdzie jesteśmy, w jakim momencie. Tłumaczę też, dlaczego jest taki tytuł, trochę enigmatyczny, ale on się sprowadza do tego. Może to zacytuję na końcu, dlaczego. Tak. Sankcje Zachodu, podobnie jak w latach 30. XX wieku, pchnęły zagrożone nimi kraje do szybszego marszu po uniezależnienie się od ich skutków. Okazały się więc dziurawe bądź mało skuteczne. Nałożenie przez USA reżimu sankcji i uczynienie z systemu bankowo-dolarowego instrumentu nacisków rywalizacji może się okazać wielkim błędem Waszyngtonu, który spowodował niejako przymusową konsolidację Eurazji. Dzieci morza, czyli sojusznicy dotychczasowi, zależni od Stanów Zjednoczonych w zakresie bezpieczeństwa i tego wolności przepływów strategicznych, dzięki którym mają rynki eksportowe, wzywają swoją matkę, czyli Stany Zjednoczone, w sumie już od kilku lat, by wyznaczyła drogę sojuszowi, by dała mu siłę, by wreszcie wygrała wojnę o świat, dała im bezpieczeństwo, do którego się zdążyły przyzwyczaić. Ale Ameryka nie ma na to siły we wszystkich regionach naraz. Siła oponentów jest ogromna, nacisk na Rimland, ośrodek Eurazji potężny. A ta książka jest zapisem drogi, która do obecnej sytuacji doprowadziła i zarazem kroniką tego, jak przebiegał początek obecnej wojny światowej. Wielu pewnie myśli dzisiaj, że można było okazać więcej zapobiegliwości i bardziej się oswoić, przygotować nasze państwo, coś tam zreformować, zrobić choćby prawdziwą reformę sił zbrojnych i systemu odporności państwa. Tymczasem dziękując wybitnym gościom też przedstawiam swoje poglądy, no tutaj oczywiście parafrazuję w słowie wstępnym. I drodzy Państwo, no ta książka jest pewnym takim właśnie opisem tych metod, tych prób, jak uważaliśmy, powinniśmy zreformować, przygotować się na te czasy. Jestem bardzo dumny z tej książki. Ona jest pewnym takim dowodem wielkiej pracy wykonanej przez cały zespół Strategy and Future. Jest to też dzięki Wam, dlatego że zawsze byliście z nami jako subskrybenci na wykładach, wspieraliście nas w mediach społecznościowych, wspieraliście naszą misję. I też oczywiście kupowaliście poprzednie książki, zarówno moje, jak i moje pisane wspólnie z Piotrem Zychowiczem. Bez Was nie byłoby to wszystko możliwe. Ta debata i to kształtowanie kultury strategicznej nie byłoby możliwe. Pozwolę sobie jeszcze przeczytać jeden tekst pod tytułem Dlaczego to robimy? Z 22 grudnia 2021 roku, a zatem 2 miesiące przed wojną, w momencie publikacji Arminowego Wzoru, no, gdy było bardzo blisko do załamania się już tej architektury bezpieczeństwa. Tekst jest krótki, więc nie będę Państwa zanudzać, czyli teksty są dłuższe z tych felietonów, a ten jest dosyć krótki, ma tylko 2,5 strony. Więc pozwolę sobie przeczytać. On, jak w soczewce, obrazuje nasze nastawienie, takie powiedziałbym, jak główną misję, z którą szliśmy przez te lata w Strategy and Future. Dlaczego to robimy? 22 grudnia 2021. Od momentu swego powstania Strategy and Future formułuje w dziesiątkach wystąpień, artykułów, wywiadów i książek kluczowe naszym zdaniem z punktu widzenia Polski przesłanie. Zmienia się na naszą niekorzyść koniunktura geostrategiczna. Rysujące się trendy oznaczają wzrost zagrożeń dla bezpieczeństwa Polski. Rosja wzmocniła się w wyniku reform sił zbrojnych i chce wrócić do europejskiej polityki, a w Europie Środkowo-Wschodniej dyktować warunki, obezwładniając naszą decyzyjność rozwojową. Od energetyki po innowacje, od rozwoju wojska po zasady relacji handlowych z innymi krajami. Jesteśmy przekonani, że perspektywa wojny jest dziś bliższa urzeczywistnienia niż kiedykolwiek w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. I na pewno będzie rosło znaczenie sił zbrojnych jako narzędzia polityki państwowej. Pisaliśmy to 2 miesiące przed wojną. Apelowaliśmy o wzmożenie wysiłków w zakresie obronności, zwiększenia nakładów, modernizację sprzętową. Ponad rok temu, nie czekając na przebudzenie opinii publicznej i elity strategicznej państwa, rozpoczęliśmy finansowanie ze środków społecznych prac nad armią nowego wzoru. To jest taką formułą polskich sił zbrojnych, aby były one w stanie lepiej niż obecnie odpowiedzieć na rysujące się zagrożenia.
Nie jesteśmy już na szczęście oskarżani, jak było kilka miesięcy temu, o to, że podnosząc konieczność zwiększenia polskich zdolności wojskowych i bardziej samodzielnej w tym zakresie polityki, naruszać spójność sojuszniczą NATO. Nasza debata publiczna się pogłębiła. Jarosław Kaczyński, wicepremier odpowiedzialny za bezpieczeństwo, lider rządzącej partii, mówi nie tylko o konieczności znacznego zwiększenia wydatków na bezpieczeństwo, ale także zauważa, że w razie konfliktu zbrojnego musimy polegać przede wszystkim na własnych siłach i być w stanie walczyć z rosyjskim zagrożeniem samodzielnie, w dodatku przez długi, bardzo długi czas. Również my niczego innego nie mówimy od kilkunastu miesięcy. Nasze wysiłki na rzecz zmiany kultury strategicznej Polski zaczynają przynosić pierwsze pozytywne rezultaty. Nie dyskutujemy już o tym, co musimy sami zrobić więcej. Nikt poważny w Polsce nie daje już wiary uspokajającym tezom głoszonym na serio jeszcze kilka miesięcy temu. Cieszymy się z tej zmiany, jaka zaczyna następować na naszych oczach, choć jednocześnie liczymy na to, że o kształcie polskiej armii będziemy mogli dyskutować nie na poziomie gier politycznych związanych z wartością i politycznym znaczeniem zamówień dla wojska, na konferencjach prasowych, lecz w środowisku ekspertów, fachowców samego Wojska Polskiego, gdzie będziemy wspólnie zastanawiać się nad tym, jakie zagrożenia są dla nas najpoważniejsze, jak w związku z nimi kształtować siły zbrojne, jak najlepiej wykorzystać ograniczone przecież zasoby, jaki jest punkt wyjścia, czyli obecny stan sił zbrojnych RP. I tutaj wzywamy kierownictwo resortu obrony do rozpoczęcia publicznej debaty, do której gotowi jesteśmy stanąć. Przed upublicznieniem przygotowanej w Strategy Future koncepcji armii nowego wzoru proponowaliśmy odbycie zamkniętego seminarium w gronie specjalistów, w trakcie którego można byłoby przedyskutować zarówno podstawowe wyzwania stojące przed polską armią, jak to w jaki sposób możemy na nie odpowiedzieć. Zaproponowaliśmy, aby na wzór słynnej dyskusji strategicznej, jaka toczyła się w Stanach Zjednoczonych w latach 70., powołać Team A i Team B, dwa umowne zespoły analityczne, które mogłyby poddać ocenie koncepcji reformy sił zbrojnych. Nie uważamy, abyśmy we wszystkim mieli rację, ale jesteśmy pewni, że bez wsparcia społecznego, dyskusji na temat głębokości i zakresu reform, żadne reformy się nie powiodą. Materiał ten traktujemy jako głos dyskusji. Niech ta debata przetoczy się przez ojczyznę. Napisaliśmy ten tekst w grudniu. Wiecie, co się działo później po armii nowego wzoru, jak elity polityczne też zareagowały na to, ale tymczasem zapoczątkowaliśmy niczym lodołamacz tą dyskusję i ona jest nie do powstrzymania. I ta książka jest tego dowodem. W kilkudziesięciu, tak jak powiedziałem, felietonach. Jest też dowodem na to, że ani ja, ani nikt w Strategy and Future nie jesteśmy podżegaczami wojennymi. Wręcz przeciwnie, ta książka jest dowodem na to, że staraliśmy się zabezpieczyć interesy państwa polskiego, jego bezpieczeństwo, wręcz próbując wpływać na to, żeby odbyło się bez wojny, że Polska do niej nie musiała wchodzić, realistycznie oceniając postawę Stanów Zjednoczonych, ich rolę przed wojną na Ukrainie i w trakcie. Co jest jako dowód zapisane w tej książce, tak? Więc w kolejnym tekście, również sprzed wojny, z 18 stycznia 2022 roku, który jest opublikowany pod tytułem Znaki na niebie, zmiany na świecie i kulisy armii nowego wzoru, opisujemy, że nadchodzi wojna w naszej części świata, potężna wojna, która zmieni nasze bezpieczeństwo. Kończę ten tekst w ten sposób, że w obliczu tak wielkich zmian na świecie nasza praca nad raportem i nasza praca wynika z troski o los Polski i była przejawem wiary w ciągłość kultury strategicznej Rzeczypospolitej, wyrazem szacunku dla prób reform państwa polskiego inicjowanych przez tych, którzy byli przed nami. Istnienie, pomyślność i rozwój państwa uważali oni za jak najbardziej warte wysiłku i ciężkiej pracy. A czas snu geopolitycznego się skończył. Burza gradowa nad Warszawą w styczniu 2022 roku jest zwiastunem nowego. Kto pamięta, była taka bardzo szczególna burza gradowa, jako taki omen być może nadchodzące zawieruchy. I teraz ważne. Przy projekcie Armii Nowego Wzoru, a potem przy opracowaniu raportu, współpracowało ze Strategy and Future kilkadziesiąt osób, również spoza Polski, oraz przede wszystkim oficerowie i żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej w służbie czynnej, którzy pragną zachować anonimowość, obawiając się, że przedstawienie poglądów niezgodnych z oczekiwaniami MON może negatywnie wpłynąć na ich karierę wojskową. Mamy nadzieję, że z czasem zabiorą głos i przekażą społeczeństwu to, co mówili nam o stanie obecnym i co uważają, że należałoby zmienić. Polska debata na temat stanu odporności państwa, kondycji Wojska Polskiego, a przede wszystkim na tematy bardzo potrzebnej, głębokiej reformy polskiej wojskowości ogromnie by na tym zyskała.
Gdy kurz nieco opadnie, miejmy nadzieję, owa debata się przetoczy, przyjdzie pora na pokazanie kulis kształtowania i powstawania pomysłu armii nowego wzoru. Napiszę książkę o tym wszystkim, co się działo, aby społeczeństwo mogło zajrzeć za kurtynę, którą nazywamy państwem polskim. Tę książkę napisałem oczywiście, to jest najlepsze miejsce na świecie, bestseller z zeszłego roku. Te kulisy pokazałem. W tym tekście z 22 zapowiedziałem, że mam nadzieję, że ci, którzy nam pomagali robić armię nowego wzoru i próbują zreformować państwo polskie, o tym opowiedzą. Teraz, w roku 2024, już więcej widać. Widzimy, jak się potoczyły dymisje w sztabie generalnym, w dowództwie operacyjnym. Jest już tajemnicą Poliszynela, że przy armii nowego wzoru współpracowaliśmy z sztabem generalnym, z dowództwem operacyjnym i z wieloma oficerami, którzy chcieli zmian, a które z różnych powodów były niemożliwe. Natomiast chcę powiedzieć, że książka, którą teraz prezentuję, która będzie miała premierę, nie dotyczy tylko oczywiście Armii Nowego Wzoru. Ona jest w sumie małym elementem, ważnym, kluczowym, ale małym elementem. Na tę książkę składają się teksty dotyczące bardzo różnych rzeczy, jak symulowane przemówienie na pożegnanie pani ambasador USA, jak symulowane przemówienie dotyczące tego, jak należy się przygotowywać do zmiany. Symulowane, że jesteśmy w domu Jarosława Kaczyńskiego i jest tajny raport zespołu specjalnego do spraw analizy bezpieczeństwa państwa polskiego w tej dekadzie. Jest oczywiście o wielkiej strategii Amerykanów, jest o Azji, jest o ocenie ćwiczeń sławnych od zima, jest taki tekst od polskich celebrytów do Chin, wartości, hipokryzja, interesy, o tym, jaką rolę mają wartości w polityce zagranicznej, jest o ekwilibrium, jest o próba przewidywania, co zrobią Niemcy, co zrobi Francja, wszystko znajdziecie. Jest sławny tekst Dlaczego, który był bardzo głośny, był opublikowany też w Onecie, gdzie zastanawiam się, dlaczego my zawsze powtarzamy dopiero kilka lat po Zachodzie pewne założenia strategii, nie śledzimy debaty na bieżąco. Naszym celem Strategy and Future było śledzić i być przed nimi, na pewno w sprawach dotyczących naszego regionu, naszego Międzymorza, Intermarium. I ta książka też, mam nadzieję, jest dowodem, że tak właśnie było i takim zapisem, który wryje się w kulturę strategiczną państwa polskiego i pewnym dowodem pracy całego zespołu Strategy and Future, któremu to zespołowi tę książkę właściwie dedykuję, a państwa do niej gorąco zachęcam. Mógłbym bardzo długo mówić. Tych tekstów jest sporo. Sam jeszcze oczywiście przed wydaniem przeczytałem jeszcze raz i nie wstydzę się niczego z tego, co tam napisałem. Niech to będzie zachętą i niech trwa wielka debata i niech trwa krzewienie kultury strategicznej państwa polskiego. Bardzo tego potrzebujemy w obecnych czasach i nadchodzących. Drodzy Państwo, to, co kilka lat temu było jeszcze szokującymi stwierdzeniami, jest powtarzane przez premiera Tuska na konferencji w Katowicach wczoraj. To, co było pewnym prognozem przyszłości i często wyśmiewane przez naszych przeciwników czy innych ekspertów, jest w tej chwili absolutnym mainstreamie na salonach. Tak? A nadchodzi jeszcze dużo więcej i o tym piszę w tej książce. Serdecznie zapraszam. Zapiski w przededniu wojny, czyli Dzieci morza wzywają swoją matkę, albo Dlaczego nie jesteśmy podżegaczami wojennymi, dlaczego interesuje nas przede wszystkim przyszłość Rzeczpospolitej i naszego społeczeństwa. Ja jednocześnie zapraszam jeszcze raz na premierę książki warszawską 20 maja, godzina 18, Kinoteka, poniedziałek, i krakowską następnego dnia, godzina 18, Audytorium Maksimum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Serdecznie, serdecznie zapraszam.